I tutaj taki bardzo, myślę, że działający na wyobraźnię element. I chciałem porównać sobie tak przy okazji dwa takie sposoby robienia biznesu. Głównie tutaj pomyślałem sobie właśnie o tym MLM. Nie działam w żadnym MLM-ie. Poza tym, że mam konto na GVO i korzystam właśnie z tego produktu. Ale tak jakby nie wiem, czy kiedyś, tak jakby nie zamykam sobie tutaj tej drogi. No jeżeli się bym do tego przekonał po iluś, nie wiem, latach, bo myślę, że też trzeba do tego biznesu dojrzeć, to może tym się zajmę. Na razie tego nie planuję, ale tak właśnie sobie pomyślałem, że jest to bardzo dobry sposób, bardzo nowoczesny sposób na przykład pozyskiwania klientów. Przykładowo, jeżeli byśmy się zajęli na przykład MLM, czyli marketingiem sieciowym. I teraz sobie wyobraź, zdobywasz płatny ruch, tutaj Facebook Ads, czyli dlaczego ja się przyczepiam tak do tego Facebooka, czyli reklamie na Facebooku? Gdyż z prostej przyczyny, tam jeszcze nie blokują tak zwanych landing page, czyli stron, na których jedyny twój cel to jest to, żeby ludzie się zapisali, pozyskać e-mail. No i kiedyś była taka moda głównie, że zapisywali się ludzie na darmowe kursy internetowe, darmowy kurs na przykład wysyłany w postaci maili, wysyłany w postaci raportu, ściągnij e-booka. A teraz coraz częściej właśnie amerykańscy marketerzy już w Polsce także po prostu zapraszają cyklicznie na webinary, czyli jest też taka pewna magia w tym, że bo tak, jeśli sobie ściągniesz e-booka, no to może go przeczytasz, może nie, jak będziesz miał chwilę wolnego czasu. A gdy jest webinar i wiesz, że on będzie w sobotę o tej godzinie i na przykład jeszcze napiszesz, że nie będzie nagrywany, no to musisz być. Inaczej stracisz tę wiedzę, więc tutaj jest motywacja, czyli zbierasz ludzi, no nie da się zebrać ludzi, 500 osób i powiedzieć im, że dzisiaj o 10 czytamy mojego e-booka, nie? A później ja wam wyślę maila, to coś ode mnie będzie się kupować. No bo to nie zadziała, tak nie zmotywujemy ludzi. Ale tutaj, jeżeli zbierzemy tą masę ludzi, oni później będą zadawali pytania, będą się angażować, to też to działa tak jakby na tą podświadomość, działa na emocje ludzi, więc dzięki Facebook Ads nie musimy tam kombinować z blogiem, który głównie służy do tego, żeby ludzie zostawiali maile, bo tak się robi w Google AdWords, tylko możemy stworzyć taką stronę do zapisywania się. Dzisiaj powiem Ci o takim najprostszym sposobie, bo domyślam się, że część z Was na przykład no nie ma jakichś tam zdolności informatycznych, oczywiście zawsze można to zlecić, to polecam, jeżeli masz się męczyć z jakimiś tam wklejaniem kodów i tak dalej, to po prostu to zleć. Zapłacisz, nie wiem, 100 zł, 150 zł, ale będziesz miała z tym spokój. I teraz wyobraź sobie, że bierzesz taki płatny ruch z AdWords, z Azotaily, z Facebook, na przykład z tego marketingu partnerskiego, no i masz listę, zapisało ci się w tygodniu, nie? Bo tu mówię o jednym tygodniu. Zapisało ci się 500 osób. Co jest całkowicie do zrobienia? Nawet jeżeli miałby zapłacić za, powiedzmy, złotówkę za jedną osobę z tego ruchu, chociaż myślę, że może by było taniej, na przykład jeżeli 50 groszy, to wtedy mielibyśmy 250 zł za 500 osób, które się zapiszą raz w tygodniu. Na ten webinar przyjdzie około 250 osób. To też zależy, jaki jest temat, ale przeważnie 58% osób, które się nie zapiszą, nie przyjdzie na ten webinar, bo coś im wypadnie, bo się rozchorują, bo gdzieś tam im przerwie internet, bo zaleje się laptop, bo przyjdą znajomi. 100 różnych powodów jest, żeby na webinar nie przyjść. Dowodem jest dzisiejsze spotkanie. Zobacz, zapłaciliście za to szkolenie, a jest na 30 osób jest tylko 10, nie? Bo ludzie wiedzą, że sobie to obejrzą w swoim momencie. Ja na przykład też kiedyś tak miałem, że jak był jakiś webinar, który mnie interesował i ktoś mówił, o, będzie nagrane, to sobie myślałem, oj tam, nie będę dzisiaj marnował czasu, zrobię coś innego, obejrzę sobie w odpowiednim momencie. No tylko, że ten odpowiedni moment często nie przychodzi. Gdzieś tam chomikujemy sobie te nagrania, zbiera ich się tyle, że do końca życia byśmy praktycznie pewnie ich nie obejrzeli. Więc ja staram się, jeżeli mnie coś interesuje, to tak w formie relaksu, dokształcania się po prostu idę na taki webinar. No i teraz sobie wyobraź, jest to co tutaj napisałem, starałem się też, żeby to nie były jakieś takie liczby z kosmosu czy bajeczne obietnice. Myślę, że to jest realne do zrobienia, więc powiedzmy tutaj 500 osób nam się zapisuje w tygodniu na listę. Oczywiście jakiś koszt ponosimy, powiedzmy od 250 do 300 zł, jeżeli byśmy płatnie pozyskiwali ruch. Na webinarze jest 250 osób. I sobie wyobraź, że z tych 250 osób masz 50 potencjalnych klientów. Na przykład oni kupią od ciebie produkt, jeżeli im sprzedasz na przykład produkt informacyjny i dasz tą niską cenę, czyli jest taka zasada, żeby na początku za darmo dać wiedzę na webinarze,
później sprzedać coś bardziej rozbudowanego, na przykład za 9 zł i w kolejnym już momencie proponować coraz droższe produkty. No i masz z tych 50 klientów, jeżeli to na przykład będzie MLM, no to sobie wyobraź, ile się trzeba napracować, żeby tych 50 klientów zdobyć. No, część osób działa tak, że na początku sprzedają rodzinie, później zaczynają wprowadzać do tych struktur swoich znajomych, no ale gdzieś to się wszystko zaczyna kończyć i zaczyna się ta taka ciężka praca, no jak to mówią, przez rok działa i później nie patrz na wyniki i zdobywać coraz więcej osób. Ale jak widzisz, naturalnymi metodami, takimi powiedzmy, do których się przyzwyczailiśmy, zdobycie 50 osób to jest bardzo trudne zadanie. A teraz sobie wyobraź, że masz tutaj w tygodniu te 50 osób, praktycznie no, siedząc przed komputerem, dobrze się bawiąc, prowadząc prezentację. I ty jesteś tutaj górą, bo to ludzie przychodzą na twoje zaproszenie, a nie ty tak jakby no, narzucasz się ludziom, a oni mówią, no dobra, może przyjść, może mi to przedstaw. Nie? I teraz policzmy sobie, jeżeli mielibyśmy 52 tygodnie, bo tyle mamy w roku i byłbyś tak zmotywowany, byłabyś tak zmotywowana, żeby tak działać co tydzień, prowadzić taki webinar, co jest do zrobienia, nie musisz tego oczywiście robić, możesz sobie jakieś inne tempo narzucić, to masz 2600 potencjalnych klientów przez rok. Czyli jak widzisz, jest to bardzo ciekawy wynik i jest o co walczyć. A teraz wyobraź sobie, że robisz to starymi metodami. Tutaj jeżeli Wam nie wchodzi prezentacja, to po lewej stronie jest taki pokaz całej prezentacji i trzeba tutaj pokombinować. To na przykład dwie, trzy prezentacje przed i później cofnąć. No bo czasami jak cały czas mówię i nie przerzucam tych prezentacji, pewnie to też zależy od systemu, jakiejś tam aktualizacji, to nie wychodzi. Ale też taka prosta porada. I teraz stare metody. Czyli tak, jak już Ci się skończył znajomi, rodzina i tak dalej, no to masz telefony, czyli dostajesz jakieś tam grupę kontaktów, powiedzmy, zbierzesz w taki sposób, zainteresujesz osób, ich tam znajomych, których oni przyprowadzą na prezentację, powiedzmy 30 tygodniowo. Nie znam tutaj dokładnych relacji, bo może to jest bardziej skuteczne, mniej, ale tak z różnych opowieści, rozmów z moimi klientami, znajomymi, to mniej więcej tak wychodzi. Czyli zobacz, o wiele mniej, porównaj sobie 500 do 30 tygodniowo. Teraz kilka razy w tygodniu musisz organizować te spotkania w domach, dojechać, właściwie się ubrać, no zadbać o wszystkie takie szczegóły, które tutaj są ważne, twój wizerunek, tą prezentację zorganizować i na przykład tygodniowo zdobędziesz jednego, dwóch klientów. I powiedz, zobacz, to jest trudniejsze o wiele, a o wiele mniej skuteczne. I teraz proste pytanie, nie? Jeżeli mamy 52 tygodnie, razy jedna, dwie osoby, no to jest 100 w porównaniu do 2600. Oczywiście tu się te liczby mogą, powiedzmy, no, zmieniać w różnym kierunku, ale pokazuje to skalę właśnie skuteczności webinarów. Właśnie mówiłem Ci o tych osobach, na przykład, które przez Skype'a głównie działały ze swoimi klientami, ale też pomyśl sobie o tej skali. No co jest lepsze? Czy przemawiać do 1000 osób w jednym momencie, niż zadzwonić do 1000 osób i rozmawiać z nimi po godzinie? No, mamy jedną godzinę czy dwie godziny, porównując ją z 1000 godzin. No to już nie muszę chyba nic dodawać, jak skutecznie można właśnie webinary wykorzystać. I teraz pomyśl sobie o tym, nawet jeżeli gdzieś tam myślisz o tym marketingu sieciowym, że to nie jest dla Ciebie, bo powiedzmy gdzieś tam się z tego zraziłeś, to wykorzystując tą wiedzę, którą tutaj masz, na temat webinarów, masz pewną miażdżącą przewagę. Nawet myślę, że miałbyś przewagę, czy miałabyś przewagę nad, jak to się mówi, starymi wyjadaczami z Twojego regionu, którzy, jak to mówią, muszą to wszystko zrobić łyżeczką, a Ty możesz mieć do tego maszynę, która tak funkcjonuje. Więc jest to na pewno webinar jest narzędziem, które pokoje konferencyjne, które naprawdę nam ułatwiają pracę.